Dzisiaj temat będzie trochę trudniejszy, więc ja idę po kawę. Widzimy się za chwilę. Witajcie moi mili w kolejnym odcinku na moim kanale. W kolejnym, czyli całym drugim, ale to jest nieważne, bo najważniejsze jest to, że znowu się widzimy. Mam nadzieję, że razem ze mną będziecie współtworzyć ten kanał, dlatego napiszcie mi proszę w komentarzu, na jakich tematach Wam zależy w pierwszej kolejności. Ponieważ, no wiecie, ja już się zaprzyjaźniłem ze swoją stomią, ja też dosyć dobrze poznałem się ze swoim klonem, ale być może Wy jesteście świeżakami w temacie, dlatego napiszcie mi, na jakich tematach Wam zależy w pierwszej kolejności, a ja postaram się właśnie o tych tematach nagrać, żebyście poczuli się bardziej komfortowo ze swoją chorobą, czy ze swoją stomią, czy żeby Wam łatwiej było ogarnąć to, jak zmienia się Wasze życie pod względem choroby. Zapraszam Was także do moich socjali, na TikToka i Instagrama. Tam najłatwiej jest codziennie mnie śledzić i zobaczyć, jak ja sobie na co dzień radzę ze swoją chorobą, ze swoją stomią, jak ja sobie to ogarniam, jak ja sobie to pogodziłem ze swoim codziennym życiem. Dlatego zapraszam Was tam, tam się możemy obserwować na bieżąco. Tam też jest najwięcej tipów, w takich krótkich formach łatwiej mi jest zawrzeć to, co chciałbym Wam pokazać na szybko, a tutaj będziemy się widzieć mniej więcej raz w tygodniu. Wydaje mi się, że z czasem będzie to częściej, ale na początku muszę sobie ogarnąć te technikalia, te całe nagrywki i to wszystko, więc na początku będziemy się widzieć mniej więcej raz w tygodniu. Pomimo tego, że się uśmiecham, temat mojej choroby nie jest najweselszym tematem i momentami będzie mi dosyć trudno o tym mówić, ale wydaje mi się, że taka transparentność przed Wami jest potrzebna po to, żebyśmy zbudowali sobie wzajemne zaufanie i żebym ja też uwiarygodnił się w Waszych oczach, dlaczego ja w ogóle mówię o chorobie, dlaczego w pewnych momentach będę starał się dać Wam dobre rady lub na swoim przykładzie pokazać, jak dobrze jest sobie coś ogarnąć, żeby to fajnie funkcjonowało. Ponieważ życie z chorobami, które są nieuleczalne jak Crohn, pomimo tego, że no to nie jest choroba w dużej mierze śmiertelna, to jednak to życie w dosyć dużej mierze się zmienia i trzeba się do tego przystosować. I mam nadzieję, że właśnie na moim przykładzie zobaczycie, że ta choroba czy stomia, bo ponieważ stomia nie jest chorobą, tylko jest efektem choroby, że to wcale nie musi zamykać Was w domu, że możecie normalnie funkcjonować zupełnie tak jak wcześniej, a pod wieloma względami nawet lepiej, co też będę starał się Wam pokazać na tych filmach. Historia mojej choroby zaczęła się już w młodym okresie dorastania, czyli mniej więcej około 10-12 roku życia, kiedy to zacząłem odczuwać przykre aspekty stresu, czyli jakieś biegunki, jakieś bulgotanie w żołądku, bóle brzucha czy wzdęcia. Ja miałem dosyć duży problem ze wzdęciami w szkole. Dlatego też przed większością egzaminów czy jakichś trudnych dni w szkole wiedziałem, żeby nic nie jeść, żeby skorzystać z toalety w domu raz, dwa, kilka razy, żeby później w szkole jakoś to sobie przetrzymać. I tak dosyć dobrze sobie funkcjonowałem do okresu licealnego. W liceum też sobie w miarę radziłem, ponieważ już się przyzwyczaiłem do tego, jak się odżywiać, czy jeść przed szkołą, czy nie jeść przed szkołą, czy korzystać z toalety zawsze przed wyjściem do szkoły. No po prostu to była już taka moja codzienność. Pierwszy problem pojawił się dopiero na maturze. Na maturze, z której musiałem wychodzić grubo przed czasem i napisałem ją dużo poniżej swoich możliwości, tylko dlatego, że nawet pomimo niejedzenia w ogóle, pomimo tego, że kilka razy przed wyjściem na maturę korzystałem z toalety, i tak miałem problemy z żołądkiem i musiałem wychodzić z matury po prostu wcześniej. To był pierwszy moment, kiedy tak naprawdę odczułem, że z moim żołądkiem jest coś nie tak. Mówię żołądek jako taki ogólny po prostu brzuch, ale tak naprawdę to wszystko działo się w jelitach. Że z moimi jelitami coś jest nie tak i że chyba trzeba by się było zastanowić, dlaczego tak jest. Oczywiście nic z tym nie zrobiłem, bo po pierwsze jestem facetem, mamy do lekarzy, jak wiecie, wszyscy bardzo dobrze nie chodzimy, o ile nie, czy nie zawozi nas tam karetka. A po drugie świadomość różnych chorób jelit była też dosyć mała. Myślałem, że po prostu taki jestem, że reaguję mocno emocjonalnie, że mocno się stresuję i że po prostu taka już jest moja uroda, jak to się powszechnie przywykło określać. Studia były bez jakichś większych ekscesów, wtedy też pracowałem, więc poza tym, że znałem doskonale całą mapę toalet warszawskich, o czym każdy kronik i NZJ wie, że po mieście poruszamy się od toalety do toalety i że jeśli jedziesz autobusem w korku i mijasz przystanek, zbliżasz się do przystanku, gdzie jest jedna z twoich toalet, to musisz się zastanowić, czy nie musisz czasem wysiąść, żeby z niej skorzystać profilaktycznie, czy dojedziesz do następnego przystanku, bo być może będzie problem w korku.
I każdy z nas to zna, do tego się w pewnym stopniu idzie przyzwyczaić, jakby zaakceptować, aczkolwiek no, widzi się, że znajomi nie muszą o tym myśleć i że współpracownicy nie myślą, nie wysiadają co chwilę na przystanku i nie korzystają z toalety. Pod koniec studiów pojawiło się krwawienie momentami, wtedy to głównie po KFC, czyli po takim ostrym, często niestety nieświeżym jedzeniu, bardzo źle przyrządzonym, pojawiały się krwawienia. I to już mi dało do myślenia, że coś jest chyba nie tak z tym moim brzuchem. I w niedługim czasie potem zacząłem szukać pomocy u lekarza, poszedłem do gastrologa, ale niestety gastrolog, mówiąc kolokwialnie, mnie zlał. Jak to się później zdarzało wielokrotnie u niektórych lekarzy, ja wtedy miałem trochę nadwagę, zresztą całe życie mam trochę nadwagę, paliłem papierosy, więc słyszałem głównie, że o, wie pan, musi pan schudnąć, musi pan rzucić palenie i jeść więcej warzyw. No, palenie rzuciłem niedługo po tym, bo byliśmy w ciąży z moim synem. Trochę schudłem, zresztą moja waga nigdy nie była taka jakaś tragiczna, bo ja zawsze byłem też bardzo aktywny fizycznie, czy to treningi, czy to praca fizyczna, więc pomimo jakiejś tam tkanki tłuszczowej, to realne BMI nie było takie najgorsze u mnie. Ale problem był z tymi warzywami, ponieważ ja próbowałem schudnąć i jadłem więcej warzyw, po czym czułem się jeszcze gorzej. Było tak, że na przykład jednego dnia zjadłem trochę nabiału, czułem się tragicznie, innego dnia zjadłem zupę mleczną na kolację w dużej ilości i czułem się rewelacyjnie. I ja nie potrafiłem tego zrozumieć, dlaczego tak jest, że ja im więcej warzyw na przykład jem, to czuję się coraz gorzej. I że dlaczego raz mi mleko szkodzi, innym razem nie. I co, dlaczego tak jest w ogóle? A teraz z perspektywy czasu wiem, że było to głównie podyktowane tym, czy byłem w zaostrzeniu, czy w remisji, a także tym, czy dane warzywa miały dużo błonnika, ponieważ przy chorobie leśniowskiego Crohna perystaltyka jelit, czyli ten ruch robaczkowy, jest dosyć mocno podkręcony. I podkręcając go jeszcze dodatkowo błonnikiem z warzyw, powodujemy też, że po prostu się tragicznie czujemy i mamy totalną biegunkę cały czas. I biegamy od toalety do toalety. Dlatego nie rozumiałem, dlaczego jedząc coraz zdrowiej, w moim rozumieniu, czuję się coraz gorzej. No i tak poszedłem do paru lekarzy. Wszyscy mi powiedzieli, że po prostu muszę schudnąć i w zasadzie żaden mnie nie wysłał na żadne dodatkowe badania. Więc tak naprawdę trochę olałem temat. Przyzwyczaiłem się trochę do tego, że reaguję mocno na stres i po prostu kolejny raz uznałem, że taka jest moja uroda, że ja tak mam. Czułem się z tym niezbyt komfortowo, ale niestety tak już po prostu miało być w moim ówczesnym przeświadczeniu. Problem pojawił się około 5 lat później, w lipcu 2019 roku, kiedy to zacząłem się czuć bardzo źle. Bardzo źle, na tyle bardzo źle, że jeszcze byłem w stanie funkcjonować, normalnie pracować. Wtedy bardzo dużo stresu miałem, bo i prywatne rzeczy sobie układałem, włącznie z przenoszeniem hipoteki do innego banku, więc dosyć dużo załatwianie, które było po nocach, bo w ciągu dnia miałem bardzo wymagające zlecenie i pracowałem w bardzo dużym wymiarze godzin i to się wszystko nawarstwiło z tym, że po prostu byłem w zaostrzeniu i przesadziłem do tego stopnia, że zacząłem mocno chudnąć, gdzie ja zazwyczaj miałem tendencję do tycia, paradoksalnie, ponieważ ludzie z Crohnem często właśnie mają problemy z niedowagą, a ja właśnie miałem problemy z nadwagą, więc jestem w tym małym odsetku ludzi, którzy, no nie wiem, czy mają szczęście, no ja zawsze cierpiałem z tego powodu, ale jestem w tym małym odsetku ludzi, którzy mają problemy ze schudnięciem, posiadając Crohna i zacząłem się w lipcu czuć kiepsko. Na przełomie lipca i sierpnia czułem się już bardzo kiepsko, także nawet poszedłem do lekarza, ale było tak jak zawsze, szczerze mówiąc. No, musi pan odpocząć, czuje się pan gorzej, niech pan nie więcej waży, tylko że jadłem te warzywa i czułem się właśnie jeszcze gorzej. I mniej więcej w połowie sierpnia czułem się już bardzo źle i przydarzyła się taka niedziela, kiedy totalnie źle czułem się od samego rana, w sensie bardzo mnie bolało w dolnej prawej części brzucha. Wymiotowałem nawet po wypiciu łyka wody, którym popijałem tabletkę na rozluźnienie, na przeczyszczenie. I z perspektywy czasu wiem, że po prostu miałem przewężenie w kątnicy. Kątnica to jest połączenie jelita cienkiego z grubym. Ono jest takim naturalnym przewężeniem w organizmie. Jeszcze jest w dodatku zagięta, więc
jeśli Crohn zaatakuje, a bardzo lubi atakować tam to miejsce, to tworzy dodatkowe przechężenie, przez co ciężko jest czasem o prześwit do po prostu przekazania pokarmu. Z perspektywy czasu wiem, że prawdopodobnie wtedy mi pękło jelito, bo ta niedziela była po prostu tragiczna i na szczęście w pewnym momencie odpuściło to przewężenie, w sensie ten kawałek jedzenia, który tam się zatkał, to po prostu poszedł dalej, źle pogryziony. I jeszcze wróciłem do pracy na tydzień, jednocześnie umawiając się prywatnie na kolonoskopię i gastroskopię. Tydzień później w sobotę pojechałem właśnie na badanie. Pan doktor powiedział mi, że mam bardzo chore jelita, ale nie powiedział też nic więcej. Po badaniu później wyczytałem tam w opisie, że mam przewężenie, że nie byli w stanie przeprowadzić badania całkiem, bo miałem przewężenie na kątnicy. Poszedłem z tymi wynikami badań, jeszcze w międzyczasie zrobiłem sobie USG. Poszedłem z tymi wynikami do gastroenterologa też prywatnie. I pan doktor niestety nie zorientował się, że ja po wynikach USG i kolonoskopii, że ja już mam popękane jelito i że mam ropnia, który mi się tworzył od nerki do pachwiny. I mi przepisał pentasę na Crohna. Ja w tamtym momencie już miałem problem, żeby przejść dłuższy kawałek. Miałem problem z wyprostowaniem prawej nogi do końca, ponieważ tam był ten ropień. I z tą pentasą i czopkami wróciłem do domu. I tak naprawdę czułem się coraz gorzej. Chudłem już tak, że ze 118 kilo w tamtym momencie już ważyłem poniżej 100. Nic mi nie pomagało. Czułem się coraz gorzej, coraz mniej sił miałem. Zaczęły mnie boleć uda, tak na maksa mnie boleć uda, że nie mogłem przez nie spać, nie mogłem dobrze chodzić i leki brałem kucając przy blacie kuchennym, nie byłem sobie w stanie zrobić jedzenia, zresztą nie miało to większego znaczenia, ponieważ nabawiłem się jedzenia wstrętu i jeśli ja przez cały dzień zjadłem pół banana, troszeczkę kaszki dla dzieci i kawałek parówki z bułką, mówię tutaj o naprawdę kawałku parówki z bułką, to ja to uważałem za sukces. Pojawiły się też bardzo duże potliwości w nocy. To było, wyglądało tak, że ja zasnąłem. Po 10-15 minutach budziłem się tak zlany potem, że ja musiałem sobie twarz wycierać, żeby w ogóle oczy otworzyć. To miejsce w łóżku już było nie do spania tej nocy. Położyłem się trochę dalej. Po 15-20 minutach było znowu to samo. Na kanapie w pozycji półsiedzącej przespałem kolejne pół godziny i to było całe moje spanie danej nocy. Pościel do prania, w ogóle wszystko masakra. Doprowadziło to do tego, że z powodu niedożywienia i niedospania miałem halucynacje już. Już mi się to wszystko po prostu mieszało i po niecałym miesiącu takiego życia trafiłem do szpitala. Tata mnie zawiózł do szpitala i w zasadzie musiał mnie nieść do tego szpitala, ponieważ nie było nigdzie wózka inwalidzkiego, z którego moglibyśmy skorzystać. A ja nie byłem w stanie już sam iść. Tata musiał mi pomagać, bo robiliśmy przerwy na tym korytarzu, więc dojście na oddział, wezmę sobie ja przez cały szpital. No, to był wyczyn dla mnie wtedy. Tym bardziej, że szliśmy z pominięciem SOR-u. Po prostu tata mnie zaniósł na oddział i powiedział, że i tak nie jestem w stanie dojść do domu. Nie muszą mnie ratować w tym momencie. I naprawdę z perspektywy czasu wiem, że mnie ratowali. Przyjęli mnie wtedy na ten oddział z pominięciem SOR-u, więc w ogóle szacunek lekarzy, bo to było naprawdę fajne. Zajęli się nam naprawdę bardzo szybko, ale tutaj prawdopodobnie zrobimy już przerwę i historię od szpitala opowiem wam w następnym odcinku, ponieważ opowiadanie o tym nie jest dla mnie dosyć, nie jest dla mnie jakieś super łatwe i pomimo tego, że ja liczę, że wam da to trochę doświadczenia i was uchroni przed niektórymi rzeczami, że na przykład pójdziecie do szpitala wcześniej niż ja i sami wywalczycie u lekarzy, żeby się wami zajęli, bo ja dużo za późno poszedłem do szpitala. To cała ta historia i ten kanał w pewnym sensie też ma za zadanie być moją autoterapią i nie ma co udawać, że tak nie jest, ponieważ sama choroba i te wszystkie pokrewne rzeczy, które się z nami dzieją, bardzo mocno oddziałują na naszą psychikę i jakieś stany depresyjne, czy ogólnie zachorowanie na depresję jest bardzo częste w tej chorobie i nie bez powodu ludzie zamykają się w domu i mają problemy z powrotem do normalnego życia, jeśli przeżywają takie rzeczy w szpitalach i przed szpitalami jak ja, czy po szpitalach. Później sobie po prostu nie radzą z ogarnięciem stomii i to po prostu prowadzi do tego, że się boją wyjść, boją się awarii. Więc w następnym odcinku powiem dalej, co się ze mną działo, bo niestety to nie jest koniec tej tragicznej historii, która na szczęście dobrze się skończyła.
Później opowiemy sobie z tym, jak robimy, jak sobie radzimy i jak ja sobie radzę z życiem po operacji, po tej całej resekcji jelit ze stomią i dlaczego teraz jest mi dużo lepiej niż było przed, bo naprawdę różnica jest kolosalna. I dzięki temu być może, że wam pokażę, że ja potrafię żyć teraz nawet lepiej niż przed operacją, gdzie teoretycznie byłem zdrowszy, w praktyce to widzicie, jak to było, to być może wam też będzie łatwiej. Także tym niezbyt wesołym akcentem dzisiaj zakończę. W następnym odcinku, który ukaże się prawdopodobnie w okolicy tygodnia, może mniej, opowiem wam dalej, co się tam działo. A was zapraszam do zasubskrybowania, do skomentowania, ponieważ jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało u was. Być może też z częścią was sobie przeprowadzimy wywiad i opowiemy innym szerzej, jakie historie potrafią mieć miejsce, czy to w szpitalach, czy ogólnie będąc chorym, ponieważ każdy z naszych przypadków naprawdę jest inny i nie idzie porównywać tego do siebie, ale być może nasza wspólna wiedza i doświadczenie uchroni innych przed popełnieniem takich błędów, jak na przykład mój zbyt późny zapis do szpitala. Więc zapraszam was do zasubskrybowania, do odwiedzenia moich socjali typu TikTok właśnie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!